Witaj! Jeżeli chcesz wspierać tę serię, zostaw łapkę w górę, skomentuj i subskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na odcinek. Cześć, tutaj Hill Peter robiąc w kolejnym odcinku Kariery Liverpoolem. I dzisiaj zagramy sobie kolejne spotkanie, kolejne bardzo miłe rozegrane spotkanie. Ostatnio poetycznie wręcz się rozprawiliśmy z Nottingham Forest. A dziś kolejne podejście na kolejne bardzo piękne zwycięstwa. Ogólnie zaczniemy może od tego, że tak jak się pytałem, czy chcecie, żebym prowadził reprezentację Polski, i zdecydowałem, że wybiorę tak. Nie wiem, mogły być podzielone głosy, mogła być mała różnica tych głosów, ale postanowiłem, że do tych mistrzostw Europy spróbuję poprowadzić nasze reprezentacje, o ile w ogóle się zakwalifikowaliśmy. Więc może zacznijmy od tego i sprawdźmy, czy nasza reprezentacja jest w mistrzostwach Europy. No dobra, dowiedziałem się, że nie mogę sprawdzić tego bez wejścia chyba w posiadanie reprezentacji, więc wchodzimy do reprezentacji. Mamy tutaj zadanie dojść do ćwierćfinału, czyli wyjść z grupy. Na mistrzostwach Europy podpisujemy kontrakt z PZPN-em. Witamy na pokładzie i za chwilę zobaczymy, jak to nam wygląda, jeżeli chodzi o eliminację mistrzostw Europy. No i jest ok, skończona jest grupa. Udało nam się zakwalifikować, właściwie poprzedniemu selekcjonerowi. Ciężka była ta grupa z Hiszpanami, no ale awansowaliśmy do finałów mistrzostw Europy, więc widzimy się już we Francji, a tymczasem my powracamy do przewodniczenia Liverpoolem. Aha, mamy teraz przed sobą mecze towarzyskie. Ale wiecie co, tak powiem wam specjalnie, że tych meczów towarzyskich nie chce mi się grać, więc po prostu je sobie przesymulujemy i za chwilę widzimy się w meczu Liverpoolu. No i jesteśmy już przed meczem Liverpoolu z Chelsea, więc przed nami pierwszy bardzo ważny mecz. Dwa mecze przesymulowane skończyły się zwycięstwami, nie było żadnych kontuzji, więc plan został wykonany w 100%, nie było żadnych problemów. I teraz przed nami mecz właśnie z Chelsea. Jak widać, Chelsea jak zwykle depcze nam po piętach. No i będzie bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko, choć gramy na Anfield. No a ja nie mogę zrobić nic innego niż zaprosić wszystkich was na to spotkanie, więc widzimy się już na stadionie, na Anfield. No i znajdujemy się na Anfield, jak wspomniałem, bardzo ważny mecz w kwestii tego, kto będzie po tej kolejce liderem, między innymi Ligi Angielskiej. Zobaczmy za chwilę, zobaczymy składy wyjściowe. Ja się postarałem o maksymalny mój nakład sił. Mimo że gramy za chwilę z Bayernem w Lidze Mistrzów, to też chcę walczyć w lidze naprawdę z największym możliwym moim udziałem. O, Varane widzę w pierwszym składzie Chelsea. Tak jak wspomniałem, maksymalna delegacja, najlepszy skład jaki mogę wystawić właśnie będzie na murawie. Za chwilę zobaczymy Chelsea, jak to Chelsea wygląda na papierze. No, jest naprawdę bardzo mocny skład. Się nie oszczędza tutaj José Mourinho. No czasem były takie spotkania, że tych piłkarzy wszystkich nie wykorzystywał, ale teraz jak najbardziej najmocniejsze zestawienie piłkarzy ze Stamford Bridge. Jest już Lacazette. Dobry zwód! Ej! Była blokada, był faul. Robi się niebezpiecznie, piłkę ma Thorgan Hazard. Uj, te zagranie jest dobre! Thorgan Hazard, ale zakręcił, no wkręcił jak kret moich piłkarzy. No nie. No ale. No widzicie, to jest samo. Jeden prosty zwód Sako wywarty w pole. Jeden drugi prosty zwód Matuidi wywarty w pole. No i jest gol. Come on. Come on, Pjanić. Sterling. Dobrze, Rahim, uciekaj. Faul. Jest faul, jest wolny. Dobrze, dobrze, trzeba ich tam punktować, kartkować. Jest kartka dla Iwanowicza, czy to Spilicueta? A Iwanowicz gra dzisiaj na prawej stronie, no i teraz. Ale są szanse. Pjanić, come on! Pjanić! 1-1! Miralem Pjanić, świetny strzał Bośniaka. O to chodzi, o to chodzi. Wiedziałem, że tutaj będzie miał problemy Thibaut Courtois. Ta pozycja jest bardzo groźna. No i właśnie, choć mógł lepiej chyba to wybronić Belk. Tak mi się zdaje, no bo piłka leciała gdzieś obok niego.
No i trzeba uważać, jest rzut rożny, to może być groźne. Chelsea ma dobrych zawodników w granicach powietrzu, ale Mignolet. Choć to jest zły wyrzut, zły wyrzut. Jeszcze gorsze wybicie! Aguero! Na własne życzenie tracę drugą bramkę. No świetnie. Świetnie, no. Doprowadziłem do tego remisu bardzo dobrą akcją i teraz w taki sposób po prostu, no. Aguero. O, o! What? Co? William, 3-1! Znowu szybka akcja, dośrodkowanie, gol! Aż cicho się zrobiło na tym Anfield, no. Ale cisza. Ostatnia akcja pierwszej połowy, Jezus Maria. Tak wygląda nasz cały mecz. Nieudany, niecelny, niedokładny i co najważniejsze, przegrywamy. 1-3, choć ten gol z wolnego to jak sami wiecie, mój jedyny właściwie taki normalny strzał poza Lacazette'em. Aguero. On jest mega niebezpieczny, Aguero. Świetnie. Co? Gdzie był faul? No i super. Aguero. Aguero. La, la, la. Ale świetnie teraz wybronił to Mignolet. Jedna z interwencji sezonu. Ja tu już mogę powiedzieć w tym momencie. O, Aguero. Come on. Ależ obronił to znowu Mignolet. No on nas ratuje. Come on, dany. Dany. Staric. Inks. God damn it! Jak? Pusta bramka! Lalana, ale teraz się rozpędził. Lalana, Lalana! Wolna strefa, jest na polu karnym. Starix! Gola nie ma. Jeszcze w końcówce tego meczu Hazard. Poprzeczka ratuje Chelsea przed... Mnie właściwie ratuje przez 104 bramki, ale to jeszcze nie koniec! Jeszcze strzela! I proszę Państwa, koniec tego meczu. No w drugiej połowie nie padły żadne bramki, ale naprawdę mecz był na wysokim poziomie. W drugiej połowie były szanse z obu stron, świetne parady bramkarzy, no niecelne strzały niektórych graczy, no i jest koniec końców. Wreszcie musieliśmy coś przegrać. To nie jest tak, że będziemy wszystko wygrywali ze wszystkimi najlepszymi klubami, no. 3-1 Chelsea wygrywa. No i to jest problem, bo zaryzykowałem pełnym składem. Zaryzykowałem pełnym składem przeciwko Chelsea i teraz może być problem, bo za nami ciężki mecz. Teraz chyba jeszcze cięższy, choć jest 1+, przynajmniej wygrywamy na razie w tabeli, mamy 9 punktów w tabeli Ligi Mistrzów, więc to jest pewien komfort, ale jeżeli przegramy ten mecz, to możemy już być na trzecim miejscu. To jest najważniejsze właśnie, to jest głupie, to jest groźne. Przegrywając mecz z Bayern możemy spać aż na trzecie miejsce i znowu być na spocie Ligi Europy, a nie na Lidze Mistrzów, więc ten mecz trzeba wygrać. I teraz znowu na Anfield, znowu Was zapraszam i znowu powinny być wielkie emocje, choć naprawdę będzie o to ciężko, żeby tutaj znowu wygrać z Bayernem. Mamy Ligę Mistrzów na Anfield, tutaj trzeba będzie naprawdę się postarać. Zobaczcie, to jest dopiero zacięta grupa, to jest dopiero rywalizacja na wysokim poziomie. No poza standardem Liège, który odstaje oczywiście poziomem, no ale trzy naprawdę wyrównane zespoły prowadzący naprawdę bardzo, bardzo zaciętą walkę o awans, o wyjście do fazy playoff. Za chwilę zobaczymy wyjściowe jedenastki. Ja tutaj postawiłem na kilku zawodników drugiego planu. Jest to Rigi, jest Ings, Lalana, Chan, więc tutaj daję szansę innym zawodnikom, żeby też pograli. Chan, to jest ciekawy zawodnik, bo to jest wychowanek Bayernu, który ostatecznie wylądował w Liverpoolu po tym, jak jeszcze rok zagrał sobie w Bayerze. No i jest Inks z Origin na szpicy, zobaczymy jak ci zawodnicy się spiszą, a to Bayern, no oni również w bardzo mocnym ustawieniu, jak zwykle Bayern, choć nadal grają 5-3-2. Dobra akcja w obronie i będzie Origi przed szansą na otwarcie tego wyniku, ależ sensacja, Origi strzela bramkę, nie! Broni Manuel Neuer, ależ interwencja Neuera. W piątej minucie mógł Origi zdobyć swoją bramkę przeciwko Bayernowi, no 20-letni zawodnik. Znowu Origi, uwaga, Origi teraz musi być! Neuer, wybij to, yes! Come on! Origi! 1-0! No to musiał być gol, to było już za dużo dla Neuera. 1-0! Bayern z tymi pięcioma obrońcami to nie jest dobre rozwiązanie, no nie wiem.
coś w tej FIFA jest nie tak, że ciągle gra z piątką obrońców Bayern, no i jest problem. O, ale jest Lewandowski! Szybko odpowiedź, Lewandowski, no. Niby taka prosta sytuacja, piłka po ziemi uderzona, Casilla jest dobrze ustawiona, tego nie wybronił, no więc Robert Lewandowski szybko ucisza niektórych fanów na Anfield, no i to jest smutne. No. No, ej! Całe szczęście Casilla, ale to co teraz zrobiłem, to co jak sprezentowałem piłkę GC-mu, to było genialne. To był w ogóle szczyt stadiony świata. Świetnie, Alberto. Ależ! O! Come on, nie! Ale to by było! Come on, Steven! Come on, Steven! Poprzeczka! Koniec pierwszej połowy. Naprawdę wielkie widowisko na Anfield. Bayern poza tym jednym golem totalnie zdominowany. Zaraz zobaczycie statystyki, jak ja ich zrobiłem w pierwszej połowie. Posiadanie piłki, posiadanie piłki. Sytuacje sytuacjami, ale patrzcie na dokładność podań. I to jest Bayern. Ciężko zrobić jakieś coś z Bayernem. Oj, 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 się zrobiło teraz. Dobrze Casilla, dobry strzał. Millera, ale Casilla też na posterunku, jak należy. Oho, oho. To niepotrzebne, to powinien być rzut rożny i do widzenia. O, o, nie, 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 nie. Won, won, won. Dobrze. Nie, żeby tutaj jeszcze żadnego faulu głupiego nie zrobić! Myślałem, że to wpadło. Mario Götze. Come on, Lovren. Come on! Jest szansa! Sturridge! Sturridge! To jest twój moment! Daniel Sturridge! Tobie oryżnie! Jeszcze piłka w grze. Origi! Nie, to była szansa na zwycięstwo, ale według mnie i tak, ten remis. Celowałem w remis, nie spodziewałem się zwycięstwa, ale to co zrobił teraz Origi. Strzelił gola, mógł mieć dwa, ale nie ma, no niestety, niestety. Ale nie zawsze się wygrywa z Bayernem. No, zobaczmy jak poszło Standardowi. Wygrał Standard z Galatasarayem, więc mamy nad Galatasarayem już 3 punkty przewagi, więc ewentualny remis nas urządza. Nawet nie wiem, czy będzie potrzebny remis, chociaż nie, bo w dwóch meczu będziemy przegrywali wtedy. O cóż, to by było na tyle w tym odcinku, tu już nie ma nic ciekawego. Dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out. Ależ to były emocje.